Że musi być przeciwwaga. Z jednej strony dziedzice rozbijali naród, a zdrowe jądro chłopstwa nie dawało się rozbijać. Właśnie jeden z takich wymyślił ten zegar. To znaczy ty wymyślił. Nie, ja wymyśliłem chłopa, a zegar wymyślił on na groch. No co, mogę być chłopem samoukiem? Hej, hej! Jak z pana drogie? Jak to robisz? Ale cholera, muszę go przerabiać. Groch nie ma? Groch jest, ale gdzieś tego zrobiłem na dawny wymiar czasu. Na zdrowie. I muszę go przerabiać, bo jest zalecenie, że taki właśnie zegar musi być świecki. Pani Stasiakowa! Tyle razy mówiłem, żeby mąż na Oliwiu zamki. To do muzeum czy? To do muzeum czy? Jola, halo, słucham. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jest. A nie możesz pójść do biblioteki? Halo, słucham. Halo, Kazik. Nie Kazik. Jola. Przepraszam, no to po co pan dzwonił? To po co pan podnosi sprawę? To zadzwonił telefon. To ja, krew wam się tak powiem. Pójdziesz teraz tak na lewo, potem w dół, potem na lewo i na prawo. No nie potrzebuje się odprowadzać, prawda? Grubek. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Co mi zrobisz? Na zdrowość. Widzisz, synku, na świętojańsko kwitnie kwiat paproci. Widzisz, synku, który normalnie nie kwitnie, gdyż ma zarodnik. Gadają ludzkim głosem krowy, konie i świnie. To chyba tylko w Wigilię. Wigilię? To te wierzące. Tylko w Wigilię. Wigilię? To te wierzące.